Tomku, to gdzie my idziemy teraz? Idziemy na halę Szlakiem Zielonym. Jak się ta, znaczy nie na dokładnie tą halę, wiem, tylko dokładnie nie wiem, jak, jak się ten szczyt ma nazywać. Dobry? To nie będzie szczyt, to będzie hala. Hala, tak? Ale nie wiem, jak ona się dokładnie... Ale nie hala Mirowska. Nie. A to dobrze. nie, to też nie będzie ta hala, rozumiesz, targowa, a nie żadna, nie? Natomiast idziemy na halę, która jest piękna, ponieważ jak wyjdziemy na szczyt hali, a wyjdziemy na szczyt hali, to będziemy widzieli trawę, która nie będzie miała końca, a druga góra będzie wyrastała zadrzewiona, taka piękna. No i tak to będzie, panocku. To pięknie, powiem wam. Tą trawę, co nie ma końca, to cały czas marzyłem o takiej trawie. Trawa dla tych, dla wędkarzy. Mhm. I tych takich, co w piłkę hopią. Jak oni się nazywają? Piłkarze, o właśnie, dla piłkarzy. No idziemy sobie powolutku, oglądamy sobie, tu są owieczki. Idziemy powolutku, nic się nie dzieje, jest pięknie. Tak jest. Tu są owieczki, wszystko. Ta. Zostawił złotą ciupagę z napisem Kołobrzeg. A tak naprawdę złoto zakopał tu. A no. Dla niepoznaki dał znak, złoto tam. Nikt do dzisiaj nie wie, że tu jest ono zakopane. Nigdy. Tylko Wojtek, który posiada wykrywacz metali. Może zobaczyć, co kryje się pod tym znakiem. Nikt do dzisiaj nie wie, że się kocham w Ewie. Nawet Ewa tego nie wie. Ale ładnie. Smacznego państwu. Dziękujemy. Aleś w kadr weszedł. Wszedł. Hultaju. A tu piszą o jakichś duchach z naroślami na twarzy. To o Tomku. Tam piszą o Dolinie McDonalda. Nieraz pamiętam, że tak byli, dziś, no,
Polana nie jest bulendowa, to kapliczka jest. A polana się inaczej nazywa, tutaj pisze Jaworzyna Kamienicka. Tak, polana. A bulendowa to kapliczka. O, tu masz nawet znane bulenda, widzisz, patrz, pisze. Sławny gorczański baca nazwany przez Kazimierza Kuzowskiego Sabołą wówczas w roku wybudował na polanie kapliczkę. Legenda mówi, że liczenie jakieś tam...